Witamy w kolejnym odcinku The Isle. Jako że nasza przygoda Omniraptorami się zakończyła, to dzisiaj chciałbym pokazać i nauczyć Admirosa latać jako pteranodon. Siema, Admiros. Cześć. Musimy sobie, wiesz co, odpocząć, bo chyba zarówno ty, jak i ja jesteśmy zmęczeni szukaniem tak, siebie. Tak, tak, niestety. No, także połóżmy się. Niestety, nasza przygoda tutaj będzie polegała na tym, że będziemy padli nożercami tak troszeczkę, bo będziemy szukali jedzenia gdziekolwiek, jakiegoś, wiesz, zdechłego i tak dalej, i dopiero później sobie połowimy rybki, bo na tym też mniej więcej będzie się opierał nasz gameplay. I pteranodon jest jednym z najdziwniejszych dinozaurów, bo widzowie zawsze mówią, dawaj odcinek z pteranodon, a dla mnie ten dinozaur nie jest jakoś taki mega ciekawy do grania, ale zobaczymy. Może wam się spodoba, także zostawcie oczywiście lajka. I ile masz staminy? Bo w sumie... no full mam, ale mam bardzo mało jedzenia. O właśnie, kliknij sobie H, żeby normalnie wstać. Pewnie nie... Ja wstałem sobie po prostu no, i poszedłem. Staminy troszeczkę przez to straciłeś. A tak. Faktycznie? No. Naprawdę? Więc... Tak, no to są takie, wiesz, wow. Niuanse tak zwane. Dobra. Nauć mnie latać może. Dobra, i żeby latać, bierzesz po prostu, wciskasz spację. I tak dobra. Naprawdę to tyle. Wciśnij, ale tak dłużej przytrzymaj. A, i trzymać, dobra. Nie, przytrzymaj dłużej, tak... Lecę! Leci? Nie lecę, patrz. Spacja do góry. Nie umiem latać. Oj, czekaj. Z górki czekaj. Może, z górki. Nie. No dawaj, no, nie leci. Bierzesz, wciśnij, po prostu stoisz sobie i spację do góry. I już lecisz. Nie mam staminy. A, nie masz staminy, okej. No, nie wiedziałeś, że to będzie być takie trudne latanie. No. Oj. Ty zrobiłeś? Przewróciłem się, bo Z się ląduje tak, wiesz, gładko, ale możesz też i musisz uważać na to, żebyś nie przypieprzył łbem, jak będziesz lądował w ziemię, bo możesz zginąć po prostu. Naprawdę? No, i my też poczekaj, możemy tab. Lądować... 100%. Czekaj, ile mamy? Mam już 30%. Więc to jest bardzo szybko się go wbija, tego gościa. Tylko no mamy mały taki problem, że nie mamy jedzenia, więc ja czekam, aż będziesz miał staminę. O, tak. No, ja wstałem, zapomniałem, że jak się wstaje nienormalnie, to się traci staminę. No, więc weź sobie na maksa i teraz spokojnie nauczę cię. Widzów też oczywiście nauczę, jak tutaj to wszystko działa, bo może ktoś nie grał tym ptero. I kurde, problem jest taki... O Jezu! Że... Co? Nic, stało mi się. Nie, no to jest, wiesz, wszystko do wyuczenia. I zdałem sobie sprawę, że najfajniej byłoby ciebie nauczyć walki, i też o tym wcześniej nie pomyślałem, na jakimś pustym serwerze prywatnym, gdzie mielibyśmy adminów i moglibyśmy sobie respić 100% dinucha. I byśmy jeden zrobili... versus jeden. Tak, jeden versus jeden po prostu i w ten sposób byś się nauczyć walczyć, bo ja kompletnie o tym nie pomyślałem, że w ten sposób, jak my, jak i wcześniej graliśmy, czyli że tak naprawdę już na gorąco z jakimś przeciwnikiem, no to najprawdopodobniej zginiesz, więc pomyślę o tym, może jakiś widz zna jakiś serwer, gdzie można po prostu pouczyć się, walczyć, gdzie każdy ma admina i tak dalej, to proszę pisać w komentarzu. Dobra, Admiros, stoisz, klikasz spację i lecisz, W. O! Nie. Wciśnij tak 2 sekundy spację, 2 sekundy. Przytrzymaj. O, lecę! Leci! Dobra. Ale to trzeba było się wybić jakoś tak dziwnie. Tak, trzeba było się wybić. Dobra. I słuchaj, nie wciskaj cały czas spacji, bo jak wciskasz spację, to będziesz tracił staminę. A ja puściłem w ogóle spację. Tak. Dobra, tak. Jest git, tak? Okej, okay, no, chodzi o to, żebyś teraz sobie szybował. I jak wcisnę spację, to co się stanie? To będziesz leciał wyżej, ale będzie stamina ci spadała. Pamiętaj o staminie, że może być... Okej, dobra. Lecisz? Dobra. Leci, tak, dobra, lecę. Widzę, że sobie leci. Teraz musimy znaleźć... Jeść. Tak, znaleźć jedzenie. I mogę w sumie ci... O kurde, zaczyna się noc. Nie wiem, to jest przesrane, że takie te noce są. No, to będzie mały problem. Mam jedzenia na 1% jak coś. Ja też mam bardzo mało, więc spokojnie, jakby jestem w tej samej sytuacji, musimy, czekaj, z shiftem przyspieszasz, jeżeli chciałbyś. Ja się boję, że wcisnę coś i wiesz, wyląduję po prostu w ziemię. To jak będziesz, no tak, może tak być, jak na przykład uderzysz w drzewo. Stój! Oj, z, wciśnij. To on wtedy tak się... Okej, dobra. Ja czuję, że ty po prostu... Ej, ale za szybko lecisz. Kontroluj staminę. Pamiętaj o staminie. Jak będziesz miał mało staminy, lądujesz sobie. Ja na przykład nie straciłem praktycznie w ogóle staminy, od kiedy zaczęliśmy latać. A ty? No. Nie, no ja też nie straciłem, tylko że głód mnie dopadł mocno. No, mnie też. Ja za chwilę będę miał żołądek na czerwono, więc ja wyląduję, chociaż nie wiem, czy my możemy tropić, czyli wciskać to kół, jeżeli lecimy. To wcisnę. Ja wyląduję i sobie zacznę. Którym się ląduje? Z. Wciśnij Z i zacznij ci tak lądować, tak jakby.
Ta, macha. No, i on tak spowalnia. A puścić Z czy nie? No jak już jesteś obok tego i... No, nie, trzymałem do końca, pięknie. Dobra. Możesz się kierować w dół też, przy okazji. Mhm. Musimy Admiro skoczyć jak najszybciej na centrum, bo tam będzie jedzenie jakieś. Wiesz, jakieś... Ile masz staminki? 50%. Okej, dobra, to możemy w sumie polecieć. Jakby nie będzie problemu. Kiedy przytrzymujesz spację, wybijasz się i po prostu lecisz. Lecę! Ładnie. Okej, nauczyłem. I to jest, dobra. Wiesz, najfajniejszy dino do zwiedzania mapy tak naprawdę, nie? Bo wszystko, wiesz, widzisz sobie z góry, jakieś walki się to, to możesz obserwować, to wszystko, wiesz, z bezpiecznej odległości. Tylko no, jesteś mega kruchy. Bo wszystko ciebie może tak naprawdę zabić. Nie możesz na przykład spikować na kogoś i go załatwić? Możesz jakby go tak jakby dziubać. Wiesz, że tutaj jeden hitek, tutaj jeden hitek. To wyobraź sobie raptor, ale tak 10% siły raptora. To właśnie jest teraz. No. Także to nie jest jakoś ten. Nie jak się to... włączał tryb nocny? X, dobra. No, więc... Nie boję się, że wiesz, wcisnę coś i spadnę po prostu. Ja bym chciał ciebie nauczyć polowania na ryby, bo to jest naprawdę bardzo fajne, bo czasami, pewnie tego nie zauważyłeś, ale nad wodą wyskakują tak jakby ryby. O, mam na czerwono gór, jest bardzo źle. Za chwilę sobie poszukamy jedzenia. I wystarczy, że będziesz leciał tak blisko wody i... Gdy... A, dobra, to musimy być dorośli, żeby chyba to zrobić. Kurde. Aha, czyli tak teraz się nie da? Znaczy, możliwe, że się da, ale chciałbym, żebyśmy wbili... Inaczej, żebyśmy znaleźli jakiekolwiek inne źródło pożywienia. Ty lecisz za mną, tak? Dobra. Tak. I czekaj, polecimy sobie tutaj rzeką i może będzie pokazana jakaś rybka. A to tak... co mam wcisnąć, to powiedz mi. Po prostu lecisz, patrz, tak jak ja. I będziesz musiał prawy wcisnąć. I wtedy jakby twój ptero otworzy paszczę. Uważaj, żebyś nie wpadł do wody tylko. Twój gdzie są ryby? Ptero, właśnie nie ma, nie ma żadnych rybek. Okej, dobra. Dlatego chciałem na początku jakby zapolować. Jest. Co jest? Rybki. Nie ma rybek. A są, no. I co, musisz, wcisnąłem prawy i nie otworzył paszczy. Ale musisz lecieć idealnie nad wodą. Idealnie. Oh my God. Lecisz nad wodą i chyba... Mogę zawrócić? Czekaj, no tak, możesz zawrócić sobie, okay. Bez problemu. Hola, Nardfire Ity. Hola. Yo, zobaczymy, kto to jest. Więc możliwe, że musimy być jednak dorośli? No, musimy zrobić? Być dorośli. No, mamy za małe paszcze i ryby są za duże. Tak, albo to jest... Tracę życie. O, ja też, oj, dobra. Potrzebujemy jedzenia jak najszybciej. Mój organizm zjada sam siebie. No, to jest... Zet się lądowało? Tak. Jest, RS Espanol. RS Espanol? No. Nie, no, czy... Chodź, Admiro, tu jest jedzenie. Czekaj, mam coś. Bo chcę napisać. F. English. Po prostu, prostymi tymi trzeba do nich mówić. Tu jest jakieś zgniłe jedzenie, może coś zjemy zaraz. Wiem, zjedzmy sobie zgniłe, jak najbardziej. No, to na pewno nam nie zaszkodzi, okej. Okay. Dobra, mogłem w sumie tego gościa dodać do naszej grupy. Ty, bo mi HP zaczyna spadać. No mi to już dawno spadło. Dobra, tutaj jest jakieś jedzonko. Ops. Ja lecę. O, jest. A mogę na pieszo tam pobiec? Możesz teoretycznie. No to ryzykowne trochę. I ląduję sobie. Cyk, piękne lądowanie. O, jajku. Ale ty, to jest Deinozuch, Admiros. Nieważne. Głodny jestem, że jem wszystko. Słyszysz to? Tak, niedaleko. No, bardzo, bardzo blisko nas. Dobra, musimy. On musimy. Też sobie jest gniłe. Tak, ja go może dodam do grupy. No dodaj. O, życie mi się odnowiło trochę. No, mi tak samo. Czekaj, wiesz co, ja się odwrócę, żebyśmy widzieli, jak na przykład z tego będzie jakiś do nas biegł. Chociaż wydaje mi się, że one nas nie będą atakowały z tego nie, zaury. Nie, ja po prostu, wiesz, polecę w górę i nie będą miały szans. No, taki przynajmniej mamy plan. Ale pamiętam, że jakimś klawiszem... Why don't you eat fish? A może ty po prostu nie wiesz, którym klawiszem właśnie, się Właśnie, bo się otwiera jakby... jest klawisz do otwierania paszczy, ptero. Ja nie pamiętam, jaki to był klawisz. Za chwilę sobie może przypomnę to. Może to po prostu lewy. Nie, lewym... No prawym skoro nie, no to chyba lewy. A może prawy to właśnie jest? A ja wcisnąłem prawy nad rybami i się nic nie stało. A dosłownie wleciałem w rybę, w tekstury. Dobra, odpisałem mu, że po prostu zapomniałem, jak to... Jak się je ryby. Może... Can you teach us? O! Yeah, 250 godzin! Wstyd!
Ale znaczy nie, wiesz co, to jest nauka, bo ja wiem tak naprawdę, ale chcę sprawdzić, czy ten gościu będzie wiedział. Nie pamiętam, że jak grałem na streamie, to było dokładnie to samo, że nie pamiętałem, którym klawiszem się otwierało paszczę. Oj, ho! Wpadłeś do wody? Nie. Napij się wody też. Wyjdź sobie na ląd i możesz się napić bez problemu. Dobra, jeszcze wiesz, jestem na poziomie Z się ląduje, tak, pamiętaj. Z, no. A mogę powciskać klawisze, aż w końcu trafię na ten odpowiedni? No, pewnie. O, ej, tutaj są. Bardzo blisko w ogóle są te ryby. Q. C. Z. Ej, słyszę coś. Owieczka obok nas w ogóle jest. Słyszysz? Ja muszę się napić wody. Jak beczy? Nie. No, jest obok nas owca. Dobra, jest. Nie powinno się pić wody ogólnie? W sensie, bo tu dejnozuchy mogą się. No tak, mogą, jasne. Kurczę, myślałem, że ptero to nie piją wody, że tylko latają i się rosną. When you find them, you have to fly the height of the lake by right clicking. Jednak right clicking, dobrze right pamiętałeś. Click, dobra, sprawdzam. Ziup. A, jest! Czekaj, czy mam otwartą paszczę? Tak, mam, miałem chyba otwartą paszczę. Naprawdę? No. To czemu mi to nie działało? Bo musisz być naprawdę nad tym. Tak. Tak. Aha. When you get a notice. Tak, kiedy będziesz miał taką informację, czyli lecisz idealnie nad wodą, Admiros, ale tak naprawdę z prawym przyciskiem. Wiesz co? A! Nie. Coś słyszałem, walnięcie takie. Oj. I boom. To wiesz co, zmieńmy. A to może ty lądowałeś, Możliwe, no. Jezu. Możliwe, że to ja lądowałem. When you get a warning, you stop pressing it and you will have the fish. Aha, czyli po prostu płyniesz sobie nad wodą. Okej, nieźle. Wpadłem do nad wody. Nad wodą. Tak, płyniesz nad wodą. Idealnie. Nie, jeszcze niżej musisz, nad wodą. O, za wysoko cały czas lecisz, Admiros. Wiem. O, ja wpadłem do wody. Mam. Masz? Mam rybkę, patrz. Ale kurde. Wpadłem, ale mam rybkę. Dobrze. To działało. szybciej znalazłeś rybkę niż ja. Rybka. Dobrze. Jak ją zjeść teraz? Tak. Przyłykasz sobie rybkę. Zżygałem się. No zżygałeś się, bo zjedliśmy zatrute jedzenie. A, bo w momencie, kiedy zjadłem rybę, to się pojawiło. No. I miałem takie, co jest? Okej, mam rybę też. Nice. No, dobra, już wiem. Już wiem, na jakiej zasadzie. Tylko, że wiesz co, zauważ, że jesteśmy już więksi też. A no, jesteśmy może troszkę. To właśnie dlatego, że jesteśmy więksi. Czyli po prostu prawy przycisk myszy. Wpadłem. O, wpadłeś? No, dobra. Trzymasz prawy i w momencie, kiedy się pojawi coś tam right, no, puszczasz. No. I cyk. Dobra, mam drugą rybkę. Dobra, to ja podziękuję temu gościowi, że nas nauczył, chociaż tak naprawdę tylko przypomniał. Thank you for teaching us. I serduszko mu jeszcze wyślę. No, bardzo mili ludzie, mimo tego, że był z Hiszpanii, to postarał się nam pomóc. Potrzebujesz, Admiros, jedzonka? No, wiesz co, jeszcze próbuję rybę se złapać. Okej, okay, dobra, właśnie, ty musisz popróbować, także ja pójdę tutaj, w to miejsce i nad wodą prawy, oj! Musisz też jakby sobie ten lot... Wiesz co, polećmy gdzieś indziej, bo robi się zbyt sielankowo, okej? Okay? Znaczy, po prostu... Bo ja tak wpadam do tej rzeki, wpadam, wychodzę, aż w końcu wpadnę i nie wyjdę. Nie, musisz upolować... I zostanę zjedzony. Musisz upolować jeszcze jedną rybę bez wpadania do wody. Jedna ryba. No dobra, to zróbmy to szybko. No niżej... Za nisko, za wysoko. Za wysoko, no. Tylko jak ja lecę nisko, to wpadam za każdym razem. No, musisz idealnie tak, wiesz, żebyś nie pikował, tylko żebyś leciał na jednej wysokości cały czas. Jak jesteś... O, wpadłeś do wody. No, właśnie jest problem, że jak ja otwieram ten dziób, to wpadam do wody. Topię się. Nie topisz się. Ej, nie mogę. Jak to nie możesz? Co jest? Admiros. Nie mogę lecieć. Dobra, ale wychodzić. Jesteś blisko. Ja cały czas W wciskam. Kieruj się w stronę mojego... Ej, ty staminy nie masz może. Tak, nie mam staminy. Ja pierdziu, się utopił. Prawie się utopiłem. Wejdź stąd, szybko. Miałem już ciemno przed oczami, miałem cały czarny ekran. Mówię, koniec. Tylko twój nick widziałem. No. Znaczy, to miejsce jest fajne do nauki łowienia rybek, bo tutaj nie ma dejno teraz. Więc, no, dziwne. No, więc fajnie by było to po prostu wykorzystać. Oh. Żebyś, musisz, Admiros, jedną rybkę złowić. No, spróbuję. Bez padania, tylko sobie zregeneruj. Ja jeszcze sprawdzę, bo zacząłem
moja postać się wylogowała. Ja jeszcze sobie poćwiczę. Cyk. Mhm. Dobra, i teraz tak, zawracamy. Wiesz co, bo mi się stamina skończyła, bo miałem ten. Zwróciłem jedzonko. A, no tak. Bo nam i się skończyło. O kurde, nie. Byłem nad samą wodą, ale tak jakby rybki tutaj już nie było. Mhm. Ale nie, no są ryby. Oj! Co jest? Uderzyłem w drzewo. Słyszałem strzały. No, to jest... Dobra, i teraz... Cyk! Złapana rybka. Dobra, nie jest to trudne. Nawet można bez wciskania shifta i tak dalej oczywiście to robisz, nie? A ja w ogóle nie wciskam shifta. No to git. Dobra, no, to lecę. Git, bo to nie jest potrzebne do niczego. Musisz, Admiros, to zrobić. Ja tutaj będę ci kibicował. Nie, możemy tu siedzieć. Siedzimy tutaj do momentu, w którym nie złapiesz ryby albo nie zginiesz. I... No nie. Nie wiem, czy się te rybki troszeczkę nie przemieściły, przynajmniej u mnie. No u mnie jakby też, ale... No, bo są tam obok krzaka zaraz. Dobra, ląduję. Dobra, ja się napiję. O, leci! Cały czas... Za wysoko byłem, za wiesz? Za wysoko, no. No, też właśnie zauważyłem. Zanim ja się ustabilizuję, to już jestem za blisko rybek. No to możesz, wiesz, zwiększyć sobie odległość, dobra, z której lecisz. Dobra, mam. Masz? I lecę w górę. Tak, udało, dobra, mi się. Dobra, jest, udało się. Na farcie, brawo, ale jest. No, dobra, Zet ląduje. Zet, wyląduj sobie. Zjem sobie smaczną, świeżą możesz rybkę. Możesz z tego sobie... O, też sobie... Nieważne. Uderzyłem w drzewo. Masz rybkę? Patrz, o. Oj, zobacz na to, ryba wyszła z wody! Zbagowana! To jest... zbagowana ryba, się przestraszyła! What the hell? Możemy ją zaatakować? Nie wiem, ale to wyglądało jak mały deinozuch. Tak, taki maluczek. Ja się w strachu byłem, leci, no, biegnie! Wyszło to. Słuchaj, to teraz, cyk, lecimy i dobra, idziemy nauczyć się kolejnej rzeczy, i która może się skończyć naszą śmiercią. O, tutaj sobie koluje nasz, poluje ziomek. Czyli wkurzania innych dinozaurów. Dobra. Mam bardzo mało staminy, jak coś. A, no to nie, no to lądujemy, panie. Dobra, ląduję. Uważaj, bo tam są dinozaury. Ja już widzę je kątem oka. No jest, a co one zrobią? Znaczy, no, mogą zrobić nam krzywdę. Tak w skrócie. Ja polecę, bo jak możemy latać, to co? W górę nie polecą. No nie polecam, ale wiesz, one mogą wyczekiwać. O, ten się... Słyszysz to? Tak, co to jest? To są dorosłe karno. Może nie, to nie są jeszcze dorosłe, ale tak przeddorosłe. Dorosłe by były jeszcze głośniejsze. I po prawej stronie... Oj, znowu uderzyłem. Po prawej stronie jest stegozaur. You did? Tak. Bo się pytał, czy po prostu złapaliśmy rybki. Po prawej stronie jest stegozaur i są karno, także będą one się biły ze sobą zaraz. Widzę właśnie. No, właśnie... Tak się zastanawiam, czy będą się biły na pewno... Może się zakolegują. No właśnie, mogę się niby zakolegować. Czekaj, musimy być, wiesz, w pogotowiu. A gdzie ty jesteś, bo ty odleciałeś? Jestem obok ciebie dosłownie. A, latasz, dobra. No mam już staminę jak coś, mogę dobra lecieć. I tu jest karno. Okej. Trzeba uważać. I teraz po prostu musisz lecieć obok dinozaura i wcisnąć lewy przycisk. O, uwaga! O, i zostałem zabity. Nie! Tak! Karno, niedorosły, po prostu mnie zabił. Złączył. No jesteś kruchy jak ptaszek, tak, no proste. Jestem kruchy. Dobra, to co, ja mam też zginąć? Spróbuj, czekaj, ja bym sobie do ciebie szybciutko podleciał i chciałbym, żebyś spróbował zaatakować tutaj. Dużo ich jest. No, jest bardzo ale dużo. Ale sobie jedzą. No tak, mam nadzieję, że nas nie będą chciały jeść. Okej, okay, ląduje, siema. Ale jesteś już duzi. No, a ty jesteś maluszkiem. No, to ja jestem tym maluszkiem niestety. Dobra, do you know lecimy how to chyba? Lean against trees? Nie wiem, co to znaczy lean. Pikować no, masz po prostu się jakby zatrzymać obok tych, obok drzewek. Dodałeś mnie do grupy? Ja? Nie. No, weź dwójkę wciśnij. A nie, jesteśmy już w grupie. No. A dobra, bo ja nie widziałem twojego niku. Okej. To co teraz? Dobra, jest dużo stegozaurów. Kurde, ja bym z chęcią podrażnił... On nie wie jak joinąć, a wie jak ryby łowić. No, dziwny gość, nie? Rest two for two seconds, napisz mu. Hold, tu. O, tak, po prostu przytrzymaj. Dobra, zaproszę go jeszcze raz. Ty, ale rzeczywiście te stegozaury nie chcą z nim walczyć. Znaczy te karny nie chcą walczyć no ze stegozaurem. Ale głośne są. O, ryto. Przestańcie!
My też potrafimy zaryczeć. Dobra, ja bym sobie coś zjadł, Miros. Uj, o, czekaj, zapomniałem jak się startuje, już. O, tu jest... Jest mały dinuch. One jadły to, ale widzisz jakby... O! Uciekaj, uciekaj! No... O, podszedł Karno. A, i właśnie zabił jednego małego Omniraptora, z tego co widzę. O. No, także trzeba... Water. Ja potrzebuję jedzenia, nie water. Owieczka tam biega. A, w sumie... Czekaj, dobra. Spróbuję ją zaatakować. Pikuję. Celece. Tylko, oj, no bo wylądowałeś. Nie uciekaj! Uwaga, pachi. O, ouch! Dostałeś! Nie mogłem wystartować. No, ja widziałem, jak dostałeś z główki po prostu. No, podszedł po prostu i pyk zrobił i ciebie nie było. Darmowa ofiara trafiła mu się. Ja Ptero, takie jakbym miał podsumować, ile godzin grałem, no to może ze 3 godziny w ciągu całej mojej, wiesz, kariery. Mhm. To nie jest dinuch, którym cokolwiek takiego robiłem. Czekaj, ja wezmę może... Nie wiem, czy zaatakowałem z tego Zaura, czy nie. Chwila. A nie wiem. Oj, wkurzył się! Z tego Zaur się na mnie wkurzył, wiesz, bo go dobrze, próbowałem diabnąć. Dobrze, lej go tam. I... Ogonem machnął, właśnie. Próbuje mnie z tego Zaur zabić. Czekaj, i... Jesteś maluszkiem, to za dużo mu nie zrobisz. I na Karno! O, spadłem obok Karno! No i zostałem... Żyjesz tam? Nie, no po prostu. Machnął, znaczy kliknął lewym i się mnie pozbył. No mówię, Ptero, bo ja jestem nowym dinuszkiem. I już nie jest jakby co potrzebny, ale no tak kończąc, no Ptero jest bardzo dziwnym dinuchem i nie jest dla wszystkich. Pytanie, czy widzowie chcielibyście więcej, żebyśmy sobie wbili po prostu 100% i coś popolowali, no bo on nie jest mocny. Powiedzmy sobie wprost, są mocniejsze dinuchy, więc czekam na komentarze i co? Dzięki.